Powie na te argumenty o spadającej stopie życiowej, a także o tym, że nie ma, jest zagrożona wspólnota narodowa. Panie aktorze, pan poseł z PSL-u, pan Paszyk, zapomniał między innymi, już tak wymienił te różne sytuacje, w których jego zdaniem Polacy byli dzieleni, to pan zapomniał, albo obrażani, to pan zapomniał, panie pośle, o przemówieniu pana Jędrzejewskiego, tak? Gdzie on porównywał Kościół do świń w błocie i tam PSL siedział i bił brawo. Pan Jędrzejewski nie jest brawo. PSL-u, panie ministrze, pan dobrze o tym wie. Ale pan doskonale wie, że biliście brawo. Pan dobrze brawo. O tym wie, nie że PSL-u pan tego, z Jędrzejewskim się nie da się pokazać. Jeśli jesteśmy katolikami, to się mówi, że Kościół... Pan się za pan, profesor jeśli, nie, Pawłowicz wytłumaczy. Nie, nie, jeśli, wie, jeśli jesteśmy katolikami i ktoś porównuje... Ale czemu pan mi przerywa? Czy ja panu przerywałem? No bo pan nieprawdę mówi, więc reaguje. A pan jest tutaj panem Bogiem, pan będzie definiował, kto mówi prawda, kto nie. Przepraszam, ale panie aktorze, jeśli można, ja tak słucham, jak PSL mówi o trosce emerytów. Dlaczego im podnieśliście wiek emerytalny? Doszliście się emerytów, doszliście się od tego siódmego roku życia, kazaliście ludziom pracować, kobietom też, do śmierci. Pan niech powie rolnikom, dlaczego pan podniósł im wiek emerytalny. Panie aktorze, to też jest kłamstwo, że podnieśliście wiek emerytalny. Ludzie, ja nie podnosiłem, Dobrze, ale pana klub PSL tak podnosił wiek emerytalny, się troszczycie nagle o emerytów. No błagam, a panie aktorze, a jeszcze kontynuując, też pan tutaj marszałek mówił o tym, że Polacy nie mają nas niczego. Być może jest jakaś osoba w Polsce rzeczywiście bardzo biedna, to każdemu chcemy pomóc. Stąd 500+, stąd 13 emerytura, stąd podwyższenie płacy minimalnej, stąd podwyższenie minimalnej emerytury, ale panie marszałku, akurat ja pamiętam czasy, mi się wydaje, że Polaków zawsze jest nas niczego stać, bo to jest taki mąd wszystkich świętych, że nawet jak wy rządziliście u mnie w województwie podlaskim, było 25% bezrobocia. Czy jak Platforma rządziła, było 15% bezrobocia, to zawsze cmentarz był pełen zniczy, bo Polacy wiedzą, że wtedy należy pochylić się nad duszami zmarłych i odejmą sobie od chleba, a znicz kupią. Natomiast myślę, panie aktorze, że naprawdę dzisiaj po prostu, tak jak pan redaktor we wstępie powiedział, dzisiaj żyje się Polakom lepiej. Nikt tutaj nie mówi, że jest idealnie. Nie jest idealnie, panie aktorze, ale żyje się o wiele lepiej. Po prostu bezrobocie najniższe w historii. Wzrost PKB najwyższy w historii. Płace rosną. Nie tak, jak my jeszcze chcemy, ale jeszcze wzmocnimy te płace. Przecież prezes Kaczyński wyraźnie powiedział, 3000 zł minimum dla każdego Polaka. I to będzie znowu rekordowy wzrost, tak, w historii Polski. Ale my się różnimy tym od reszty opozycji, panie aktorze, że jesteśmy wiarygodni, bo to, co obiecamy, dotrzymamy słowa. Natomiast jeszcze wracając do tego rządu jedności narodowej, niby jak to pan Schetyna nazywa, no to jest jakaś tragedia. To jest po prostu rząd, to miałby być rząd pana Schetyny, wszystkich koalicjantów, ratowanie układów, które straciły, panie aktorze, bardzo dużo na rządach Prawa i Sprawiedliwości, tych wszystkich mafii VAT-owskich. One bardzo dużo traciły. Siły, dlatego Platforma chce to ratować. A jeśli chodzi o Konfederację, to będzie głos stracony, panie aktorze, po prostu, bo Konfederacja, w mojej opinii, nie przekroczy progu wyborczego. Pan Korwin-Mikke zawsze ciągnie ze sobą młodych patriotów. Potem te głosy niestety idą do śmietnika po prostu, bo oni nie wchodzą do Sejmu. Ostatnio też nie przekroczyli progu, to przecież do Europarlamentu. Ja uważam, że każdy patriota, który tak jak ja chociażby marszuje w Marszu Niepodległości 11 listopada, jeśli chce wzmocnić państwo polskie, wzmocnić naszą podmiotową retorykę, jest patriotą, kocha Polskę, powinien oddać głos w niedzielę na Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo o to proszę. Ja tylko... Mogę teraz ja, panie marszałku? Pan redaktor prowadzi program. Dobrze. No, miałem wrażenie, że pan. Co do przedstawiciela PSL-u, to powiem tak. Ja rozumiem, że za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u Polska była krainą mlekiem i miodem płynącą, prawda? A czy nie, tak czekało się, nie czekało się w kolejce do lekarza, było wszystko bardzo elegancko. Czy dochód ja powiedziałem takie słowa? Na dzień. Wynagrodzenia też. Proszę mi do ust nie wkładać słów, które nie wypowiedziałem. Tam atakuje coś, co zmieniło jak gdyby obraz Polski. Realną tak? rzeczywistość Także muszę oddaje. Się odnieść do tego. Natomiast realną rzeczywistość tak oddaje. Powiedział pan minister. Kłócą się przez te harce pana kolegów partyjnych Polacy dzisiaj w miejscach pracy. Spierają się w polskich rodzinach przy stole wigilijnym. Panie proszę, pan... Zawsze tak się spierali w historii. Tak wygląda obraz Polski po czterech latach PiSu. Zawsze Polacy się kłócili politykę. Konflikt i kłótnia. Kiedyś Rosjanie, wie pan, nadawano kiedyś audycję Radia Wolna Europa. Pan bajek i pan zachowuje się jak ta ruska zagłuszarka, która próbuje zagłuszyć pan to, patrzy na co siebie. Się... No patrzy się na pan siebie, rzeczywistość tak? Zakłamuje. Ale natomiast da mi pan dokończyć. Pan poseł Porwich kończy. Dokładnie. Pamiętajmy, że to Kosiniak-Kamysz, wasz lider, to co powiedział pan minister, podniósł wiek emerytalny. I to pamiętamy i będziemy pamiętać. Co się tyczy pana marszałka. Panie marszałku, pan się chyba mentalnie zatrzymał w 1980 roku, wtedy, kiedy cała Polska wstępowała do Solidarności, a pan wtedy wstępował do PZPR-u. Naprawdę, od tego czasu minęło 39 lat, mamy rok 2019 i proszę łaskawie otworzyć oczy. Oczy szeroko otwarte, tak? I zobaczy pan, że to, co się dzieje teraz w kraju, to jest po prostu właśnie ta dlatego. Działalność publiczna panowie, jest w końcu w służbie Polsce, właśnie, Polakom, naszej kochanej ludzi. Panie marszałku, to jednak ja będę prowadził. Szanowni panowie, tak, ale nie. Ja chciałem teraz jeszcze przywołać. Skoro jest... Ja mam wrażenie, że pan marszałek zatrzymał się, że tak powiem, wychodząc z tego
obszaru polityki, kiedy rządziła lewica w Polsce i tak się tam zamroził, że tak powiem, i nagle pojawił się w tej rzeczywistości naszej. Niech pan zejdzie na ziemię, panie marszałku, o czym pan mówi? Jeżeli pan poda jakieś jednostkowe przykłady, mogą one być, to oczywiście to się zdarza, ale spójrzmy na fakty. 25. gospodarka świata, mówię o Polsce. Najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Najwyższe PKB, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej. Wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce. To są fakty, a pan mówi o jakichś zniczach. Oczywiście to się może proszę zdarzyć. Pana, proszę nie lekceważyć biedy. To się może, ale ludzi. Ja pan nie przerabiam. Proszę nie wmawiać ludziom, że są bogaci, skoro emeryci o 6% zubożeli. Panie marszałku, kultura też pani lega na proszę nie lekceważyć. Panie marszałku, którzy emeryci i o tym może za moment. Nie przerywa. Więc mówię, to się może zdarzyć. Oczywiście, mamy tego świadomość. Dlatego też wprowadzamy 13. i 14. emeryturę, żeby pomóc emerytom. To jest kolejny panie pośle, tutaj się pojawia argument Grzegorza Schetyny, który mówi o tym, że to i jest science fiction. Pytanie. Ja tylko dopowiem. Tak. Mówi, że to jest science fiction, ponieważ 13. emerytura nie jest zapowiedziana w budżecie na 2020 rok. Jeszcze żeśmy nie zakończyli prac nad budżetem i ta 13. emerytura będzie wpisana do budżetu. Zapewniam Grzegorza Schetynę, jak również i to, że będzie 14. emerytura w roku 2020. Pomagamy emerytom tak, aby ewentualnie ten oczywiście niedostatek, mamy tego świadomość, tak, minimalizować za każdym razem. Za każdym razem. Więc trochę takiej rzetelnej analizy, panie marszałku. To jest rzetelna analiza. Nie, no, oczywiście, ale ja panu powtarzam. Chodzę twardo jesteśmy, po ziemi ja też wśród chodzę ludzi. Twardo po ziemi, a pan, ludzi. Nie, pan widocznie nie, przesiaduje ja tylko, panie marszałku, zastanawiam, na odpowiem Prawa panu. I Sprawiedliwości wczoraj byłem na rynku w Ostrowie Wielkopolskim, ale widzi pan ma tą cechę, że lubi pan przerywać swoim adwersarzom. No bo jak mówi pan nieprawdę mówię i twierdzi pan, wczoraj byłem że emeryci na rynku. Są bogaci, skoro nie, oni zubożeli, jak ja mogę tego słuchać? A gdzie ja tak powiedziałem, prawdę, panie? Więc dokończę tylko. Wczoraj byłem na rynku w Ostrowie Wielkopolskim. Spotykam się chyba z setkami osób tam, dokończę zakupów. I żeśmy rozmawiali właśnie o sytuacji. I ludzie byli tak, rządźcie dalej, żeby kontynuować zmiany również w obszarze emerytów i rencistów. I to będziemy robić.